Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym wrócić do tematu instytucji prawa cywilnego, a mianowicie nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie. No tutaj często spotykana nazwa zasiedlenie lub zbliżone nazwy, ale instytucja, która została w Kodeksie Cywilnym określona jako zasiedzenie i to jest jeden sposób sposobów nabycia prawa własności zarówno nieruchomości jakby i ruchomości. Ale dziś poruszmy sprawę nieruchomości, czyli w jakiej sytuacji osoba może Nabyć prawo własności nieruchomości właśnie poprzez zasiedzenie. Tutaj kodeks cywilny stwarza możliwości nabycia prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie, przy zaistnieniu, jednoczesnym zaistnieniu dwóch przesłanek, a mianowicie sposobu posiadania nieruchomości i musi być to tak zwane samoistne posiadanie nieruchomości. I drugi element to jest czasokres posiadania samoistnego nieruchomości. Co prawda, kodeks cywilny przewiduje dwie okoliczności tego posiadania, czyli w dobrej i złej wierze. Z tym, że dobra wiara występuje tak rzadko, tak sporadycznie, że praktycznie nie chcę dzisiaj poruszać są to dywagacje zupełnie mm, między prawnikami. Także te, praktycznie możemy nabyć prawo własności poprzez zasiedzenie tylko w złej wierze, czyli w sytuacji samoistnego posiadania nieruchomości przez 30 lat. I teraz wyjaśnijmy sobie kwestię właśnie pojęcia samoistnego posiadania. Co ustawodawca, co yy, sądy. Yy, jak to określają i kiedy przejmują, że ktoś jest samoistnym posiadaczem? Najkrócej ujmując, określenie samoistności posiadania to jest posiadanie tak, jak posiada właściciel, czyli stosunek zarówno posiadacza, jakby i całej społeczności zewnętrznej jest taki, że on zachowuje się w stosunku do tej nieruchomości jak właściciel. Najczęściej jest to tego typu zachowanie, że on opłaca podatki, nie musi się nikogo pytać, w jaki sposób ma gospodarować, w jaki sposób ma wykorzystywać posiadaną nieruchomość, a okoliczni mieszkańcy, sąsiedzi. Traktują go jako właściciela tejże nieruchomości. Są to jak gdyby standardowe okoliczności, które stwarzają okoliczność taką, że możemy o danej osobie powiedzieć, że jest samoistnym posiadaczem. Bo posiadanie może być samoistnie, kiedy wszyscy traktujemy, my też również traktujemy siebie jako właściciela od posiadacza zależnego. Na przykład ktoś wynajmuje, wydzierżawia grunt rolny. No to wiadomą rzeczą, że właściciel, no to jest ta osoba wydzierżawiająca, ale posiadaczem zależnym jest dzierżawca, czyli ta osoba, która wydzierżawia grunt, ale ona jednocześnie wie, że nie jest właścicielem, tylko właścicielem jest wydzierżawiający i o takiej osobie mówimy posiadacz zależny. I posiadacz zależny, jako że nie ma tego przymiotu samoistności, zasiedzieć nie może. Albo ten okres, kiedy... Był posiadaczem zależnym, nie może być zaliczany do tego 30-letniego okresu zasiedzenia. Drugi element to jest właśnie okres, czyli 30 lat. Często w praktyce zdarza się, że osoba posiadająca samoistnie nieruchomość posiadała ten sam sposób, czyli samoistnie poprzednicy prawni, czyli ojciec, dziadek, którzy gospodarowali na nieruchomości. Również bez tytułu prawnego, czyli nie mieli tytułu własności do tej nieruchomości, chociaż wydawało mi się, że posiadają cały czas przez wiele, wiele dziesiątek lat posiadali tę nieruchomość. I mm, kodeks cywilny w, w okresie między wejściem kodeksu w życie, a, czyli między rokiem 64 a rokiem 90. był to okres, kiedy ta zła wiara i okres. Wystarczyło 20 lat posiadania, powodował, że ktoś mógł nabyć yy, nieruchomość przez zasiedzenie w dobrej wierze. Od 1 października 1990 roku kodeks cywilny został zmieniony i ten okres został wydłużony do 30 lat. Jeżeli posiadanie między właśnie 1964 a 1990 rokiem było 20-letnie, wówczas przed 90 rokiem można wnosić o zasiedzenie prawa własności. Właśnie mówię o kwestiach związanych z tym, że te zasiedzenie nie następuje w momencie kiedy wnosimy sprawę do sądu o nabycie prawa własności przez zasiedzenie, tylko w momencie kiedy mija 30-letni okres do zasiedzenia i można nawet wystąpić z wnioskiem, że te zasiedzenie nastąpiło. W stosunku do naszego poprzednika prawnego, na przykład ojca, teścia, który później przekazał gospodarstwo rolne, a część działki, w stosunku do której nie było uregulowań prawnych co do własności, przekazał nam w posiadanie. I myśmy również przejęli w posiadanie samoistne tą nieruchomość i tym samym zaliczamy okres. Posiadania samoistnego poprzedników prawnych do naszego posiadania, i jeżeli ten okres samoistności przekracza 30 lat, możemy wystąpić do sądu z wnioskiem, tu podkreślam słowo, z wnioskiem, gdyż jest to postępowanie nieprocesowe, ale we wniosku musimy wskazać właściciela, czyli tą osobę w stosunku do którego wnosimy prawo. Yy, o zasiedzenie, żebyśmy zasiedzieli tą nieruchomość, ale przeciwko komuś, czyli przeciwko właścicielowi. No, może się zdarzyć, że z dokumentacji ani z wiedzy nie możemy ustalić właściciela tejże nieruchomości, chociaż w zasadzie w związku z tym, że w latach 70. prowadzone było postępowanie uwłaszczeniowe. I gro 90-90 gro parę procent gruntów rolnych zostało objętych tym postępowaniem i ustalona prawa własności, jednakże z różnych względów część gruntów nie zostało uwłaszczona i sprawy własnościowe nie zostały w stosunku do tych gruntów uregulowane. Wówczas możemy określić to jako brak, czyli nie wiemy, kto jest właścicielem faktycznym, ale poprzez dowody. W szczególności osobowe, do, dokumenty, na przykład przedstawiamy w sądzie nasze dowody płatności podatku od y, gruntowego, i wówczas przedstawiamy, że myśmy byli przez te 30 lat właści, właścicielami, czuliśmy się właścicielami nieruchomości, i w ten sposób sąd rozstrzygnie, jeżeli rozstrzygnięcie sądu w postaci postanowienia o stwierdzeniu, że dana osoba nabyła prawo własności nieruchomości przez zasiedzenie, stajemy się Właścicielami tejże nieruchomości i następnie we wszelkiej dokumentacji, zarówno geodezyjnej, jak i w ewidencji gruntów, zostaniemy wpisani jako właściciele. Zostanie również to ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla naszej nieruchomości, kiedy doda się jeszcze tą nieruchomość, którą nabyliśmy w drodze zasiedzenia. Także reasumując, zasiedzenie jest jednym z elementów. Nabycia prawa własności nieruchomości. Oprócz, oprócz tego no, najbardziej spotykane jest w formie sprzedaży, zamiany, darowizny, również w formie zasiedzenia można nabyć prawo własności nieruchomości, ale pamiętać należy to, że ktoś nabywając, ktoś traci, czyli ta osoba, która no, często z niewiedzy bo tutaj sąd tego nie bada, zapomnienia, braku inicjatywy, nie interesował się własną nieruchomością, może utracić prawo własności w ten sposób, że inna osoba poprzez postępowanie sądowe w trybie nieprocesowym nabędzie tytuł własności, a tym samym dotychczasowy właściciel ten tytuł utraci. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następny program.